właśnie pierwsza ta gazeta. Dobrze, to wiadomości sportowe. Ciekawa jestem, co on tam robi. Chyba już wyszedł z łazienki. Ale jestem zmęczony. Zawsze się chce jak nigdy. Trzeba będzie chyba do niego zajrzeć. Tak, właśnie zamykałem już oczy. Gada się. Czy to jest może zabronione? Nie, ale nie rób tego. Betty i Barney zaraz tu będą, a ty jeszcze nie jesteś ubrany. Jak to mam ubrany odpowiednio? Idę spać. Nie możesz iść spać, jesteśmy umówieni. Umówieni? Tak. Powiedziałam Betty, że wyjdziemy z nimi dziś wieczorem. To wyjdę. Pan Barney mi powiedział, że dziś wcześniej wybiera się spać. Juhu! Jeśli jesteś gotowy, idziemy dzisiaj na Manfred! Czy ci się coś nie powiększało w tej twojej opiniowarni? Przestań, Fred! Podniesiesz marynarkę Barneyowi! Nie chciałem zaraz tam dzisiaj go skręgle, co to stało? Po prostu wstąpił do mnie nowy duch. To ja go zaraz z ciebie wypędzę. Uspokój się, Fred, i idź się ubrać. Od lat nigdzie nie chodzimy, wobec tego wyjdziemy właśnie dzisiaj. Powiedziałem, że jestem zmęczony i że zostajemy dzisiaj w domu. Tak?